Witam Was w kolejnym odcinku Świat Alkoholi. W dzisiejszym teście zajmiemy się testem wina mołdawskiego. Jest to wino Stary Mnich, czerwone, półsłodkie mołdawskie. Wino jest wyprodukowane i butelkowane w kraju pochodzenia, czyli w Mołdawii. No cóż, zaczynamy teścik. Wino klarowne. Butelka taka nieciekawa, nie rzucająca się w oczy. Nie można tam zbyt wiele też o niej powiedzieć. No, nie przyciąga też takiej uwagi. Spróbujemy, jak wygląda to w smaku. No cóż, jest to wino tanie. Widać to również w smaku. Kwasowatość tego wina jest dość wysoka. Taniczność wina mogłaby być niższa. To znaczy, że wino jest takie zbyt cierpkie. Jest to wino, które nadaje się do tak zwanego bigosu. Można podać je na stół gościom tak zwanym drugorzędnym, że tak powiem. Można podać je również gościom, których chcemy szybko spławić albo też obrazić. No i to byłoby tyle na temat tego wina. Dziękuję.